Siemaneczko, dobre ściaki, z tej strony Bora, witam was w kolejnym drugim odcinku z gierki H1Z1. Mieliśmy sobie tutaj wybrać kierunek, w którym będziemy podążać. Tam jest chyba niedźwiedź. Tam jest chyba niedźwiedź. Albo nie. Dobra. Mieliśmy wybrać kierunek, w którym będziemy podążać. Syn stwierdził, że mamy podążać w lewo, więc ciśniemy w lewo. Tam podobno będzie jakieś miasto. Tyle, że ja jagódek nie mam. Potrzebuję jagódki. Są tutaj ogólnie rzecz ujmując jeszcze pojazdy. Można sobie z samochodami jeździć, ale... Tam jest znowu zombiak, ale muszę je pierwsze znaleźć. Teraz z daleka od tego przejdziemy sobie na prawo. Pleasant Whaley, co to? Żeby mnie tylko tamten nie zobaczył. Gnojek. Co to jest? Mogę ze śmietnika coś wygrzebać? Nie mogę. Ten już za mną idzie. Jest miasto! Dobra, wkraczamy do pierwszego miasta. No, zombiaki też tu są? Ciekawe. Pewnie tak. Dobra, dobra, kucki. Tutaj nic nie widzę. W tym coś jest? Chyba może być. Jagódki. Zbieramy jagódki. Ale dobra, podniosę troszeczkę swojego garba. Tamten zombiak chyba wrócił. Wraca w każdym bądź razie chyba, ale on tu podąża jednak. Dobra, nieważne, zbieramy jagódki. Dobra, styknie. Zobaczmy, co tutaj jest. Nic nie ma. Tutaj może coś będzie. O! Nie ma nic. Coś słyszałem, ale to chyba byłem ja. Trzeba zjeść tych jagódek jak najwięcej. Czekajcie, są samochody do przeszukania. Moment. Okej, tam jest zombiak, nie wiem czy mnie widział. Tu jest kolejny, cholera, ten cały czas za mną szedł, palant. Dobra, wbiegam do budynku. Ale fajne. Czekajcie, zjem sobie trochę jagódek. Bo wiem, że muszę. Mam nadzieję, że ten zombiak tutaj za mną nie przyjdzie. Ale ja go chyba słyszę. Tak jest, usłyszałem go, dobrze. Spróbuję mu palnąć w głowę. O, co jest? A, ty gnojku. Dostał w ryło. Teraz zobaczmy, czy on coś tu ma. Ma tą moją strzałę jedną. Dobra, wchodzimy do domku. Jemy jagódki. Cholera, te odcinki początkowe to będą polegać chyba tylko w większości na jedzeniu jagódek. Czy co to jest? Czarne ostrężyny? Nie wiem, co to jest. Znowu coś słyszę! Drzwi skrzypią. Co tu jest? Lodówka. Nie ma nic. Tu już wszystko chyba spędzlowane. Wszystko opędzlowane. Cholera. Inni tu chyba byli. La 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 la. Czemu tu jest drut kolczasty? W łazience coś też może być?
Dobra. Idziemy do kolejnego budyneczku. W samochodzie też coś może być? Może być. Tam ktoś się goni. Znaczy ucieka przed zombiakiem. W garażu coś może być? Nie da rady. Tu po tych budynkach chyba wszyscy teraz chodzą i grzebią. Zobaczymy sobie to auto teraz. Mam nadzieję, że mnie tamten zombiak nie zobaczy. Nie ma nic. Wow! Gościu, jesteś pewny? Idiot. Jest... Sam jesteś idiot. Gdzie grzebiesz? Gdzie grzebiesz? Ja tu wszystko chcę opędzlować. Weź wyprowadź tych wszystkich zombiaków stąd, gnojku. Przeszukamy biurko. Nie, kurczę, no wszystko tutaj pozabierane jest. Ja tu nic nie znajdę, najprawdopodobniej nigdzie. No. Drzwi znowu skrzypią. Wiecie co, sprawdzę coś na górze, może coś jest tutaj. Nic. Tam zombiaka widziałem. Zresztą ja ich wszędzie tutaj widzę najpierw. Tu nie można, nie? Nie, dobra, tu jest jeszcze szafka w łazience. No co jest? A nie, to jest zamknięcie drzwi tylko, tak? No i co, teraz tutaj się coś da? Da się. Ale i tak nie ma nic. Niech ktoś tu wejdzie. A kuku. Tu jest wszystko przegrzebane na bank. Nie wiem, po co ja tu je łażę. No. Bardzo wątpliwe, że coś ktokolwiek pominął. Tu już nie ma nic. Jakiegoś Red Devila słyszałem. Okej, przeszukamy tu jeszcze i jak nie, to idziemy przeszukiwać samochody. Ło! Coś słyszałem. Jest tu jakiś gnojek, już mnie chyba widzi. Przeszukujemy tutaj kolejny samochód teraz. Nie budynki, lecz samochody. Nie ma nic. Coś znowu słyszę. Tu jest kolejny dziot. Ten za mną biegnie. Co jest? Zrobiłem mu trzecie oko. Dawaj tą moją strzałę. Duże to miastko jest. Plac zabaw, Dzieciolant po lewej. Dobra, przeszukamy ten wozik. No ciekawe, czy ja coś gdzieś znajdę. No. To jest miasto biedy. Mówię wam, to jest miasto biedy. Co? Tu nic nie ma? Znowu coś słyszałem, czy to byłem ja? W tym samochodzie chyba nic nie ma. Next. Kurczę, no. O, upoluje dziada. Hej, banie. Cholera, wyżej chyba muszę tą strzałę. Dostała... Co? Nie ucieka? Ucieka. No kurczę. Tylko strzały zmarnowałem. Dobra, wróćmy do podstawowego zajęcia. Przeszukiwanie samochodów.
Ten jest chyba spalony dziot. Z tyłu się nie da, nie da. Też nic nie ma. Ile tych strzał jeszcze mam? 10, 10. Biegł się, Bora, biegł się. No nie mało to miasto. Tylko wkurza mnie, że nic nie mogę dorwać. A wejdźmy do tego budynku. On mnie coś tak kusi. Lodówka przewrócona, w niej jest może coś. Ta. Zimne powietrze. Tam jakie zimne powietrze, jak to już jest. Tu nie ma nic. Weźcie, dajcie mi coś. Jakiś plecak najlepiej, albo broń. Ta. A ja potrzebuję żarcie, bo nie mam ten, jagódek. Nie chcę jagódek znowu zbierać. No. Echo. Co najwyżej mogę się wylać. Fak, tu jest jeszcze biurko. No nie ma nic, no. Tutaj auto na uboczu, może tutaj coś będzie. Ty, śmietnik, może w śmietniku coś będzie. Aaaa! O, na czerwono mi żarcie już świeci. Niewesoło. Słuchajcie, niewesoło. No to co, wrócimy się chyba zbierać jagódki. No chyba tak. Mam nadzieję, że zombiaków nie ma. Ciśniemy w stronę tego dzieciolandu. Zbieramy wszystkie te jagódki i wrócimy w tamtą stronę dalej grzebać w tych samochodach. Co jest? Co jest? Nie mam miejsca w plecaku? Nie chce mi się wierzyć, no właśnie. Ja myślę, że tam coś widziałem, ale jednak nie. Dobra, zbierzemy jeszcze. Tam jest sarna na dole. Cholera, trzeba było chyba na nią zapolować. Tak sobie sądzę. Przed kim ty już uciekasz? Zobaczyła mnie chyba. Tam jest kolejna. Ja z tej góry spadnę, to się zabiję. Czekajcie, nieważne. Teraz jest ważne, żeby wpierdzielić te 7 jagódek. Aha, na górze jeszcze mam 21. Tak, to miałem w t-shircie, a to mam na pasku. Dobra, dobra. I zrobimy pierwsze polowanie chyba, myślę. Ile mam strzał? 10. Zjemy wszystkie jagódki, wszystkie możliwe. I jeszcze trochę. Ja by tak z sikierą podejść do tej sarny i z sikierą ją tam. Tam jakaś sprawa jest pieprza. Ktoś ją tam bagonił już też. Wpadł na taki sam pomysł jak ja. No i jeszcze jedna jagódeczka. Okej. Gdzie mi ta sarna mykła? Wpierdzielałem jagódki i mi uciekła, no. Tam jest. Nie ma jakiejś bliżej? Dobra, schodzimy. Mam nadzieję, że się nie zabije. Ale na kucaka. Będziemy się czaić.
Kici, kici, taś, taś. Czekajcie, bo nie widzę, gdzie ona była. Tu jest. Na wprost. Słucham się tak szokiem. Nie, ona jest daleko. Patrzcie, tam jest jakaś baza po lewej stronie, tam. Dostała, ale spieprzy. Czekajcie, bo... Nie wiem, czy mam za mną biegnąć? Nie. Patrzcie, ona mnie widzi. Tutaj za kamyczek się schowam. Nie zobaczy mnie pinda. Zobaczyła mnie. Czy co? Chyba sobie za nią pobiegnę jednak. Ale z toporem. Gdzie jesteś? Coś mnie goni! Dobra. Z myśliwego zamieniłem się w gonionego. Kurczę, zaraz nie będę miał strzał. Wpadnie do wody? To nie woda. No patrzcie, no, bryka jak. A tam kolejne zombie. Nie, nie mam szans, nie dogonię jej. A czekajcie, spróbujemy. Tam jest kolejna baza, to same bazy. Polowanie na antylopę. Jest! Haha! Dorwałem. Pierwsza. To jest moja strzała. No i co dalej? Siekiereczka. Mam mięso. I skórę. Gdzie ona jest? Aha, dobra. Rozebrałem ją na części pierwsze. Mam mięso. I mam skórę. Możemy coś odkryć. Tak byśmy spróbowali zrobić. Co to jest? Mam siekierkę przecież. A ze skóry? Dobra. Ile mam tego? 3 strzały! Ja muszę strzały narobić. Aha, drzewo, ale nie. Drzewo będziemy rąbali później, myślę. Idziemy do tego z powrotem, do miasta. Usmażymy sobie stejki. Jakie tam mam wejść? Do tego zombiaka? Czekajcie, bo co to za tu jest miasto, tam jest miasto? O co kaman? Kurde, nie ma mapy, no. Nie, dobra. Pójdziemy sobie tędy jednak. Totalny nieogar, totalny nieogar. Tu jakiś zombiak za mną będzie biegnął, to będzie lipa. Muszę strzał trochę narobić. Ale ogólnie na razie nie jest źle, ani z energią, ani z żarciem. Chociaż połowa. Co tam jest? Aha, tam było to. W tamtym kierunku właśnie podążałem, faktycznie, tylko że po prawej stronie górą. Co to było? O, hello! Esz, kurde, to są dwie! Jelonek, Bambi! Zombie też chce ich zaatakować.
Gonimy, gonimy. Ty, jak, co to zrobiła? Hej, nie może przez płot przeskoczyć. Wejrzę się za czym? A koń z tobą. Tu jest kolejny zombie. O, da się usmażyć? Czekajcie, sprawdzę górną szafkę. Może o górnych ludzi zapominają. W sumie pierwszy raz teraz na to wpadłem. Nie ma nic. Cholera, tu nigdzie nie ma nic. W tamtą stronę się przebiegniemy teraz. Drugi rządek domków obadamy. Da się tędy wejść? A no tak. Myślę, że jak się drzwi za sobą zamyka, to pewnie zombie nie wejdą. Ale co do tego, to pewności jeszcze nie mam. Żeby sobie te kreatury potrafiły same drzwi otwierać. No lipa, lipa, wszystko jest opędzlowane. Nic tutaj nie mogę znaleźć. Kurczę, no niech mi, że mi się przyfarci. I nie wiem, gdzie to mięso mam piec. Chyba na tych, kurde, beczkach takich, co były tylko. Bo na piecu w kuchni chyba się nie da. Z tego, co teraz patrzyłem. O, jakiś samochód. Którego jeszcze nie sprawdzałem, zdecydowanie tak. Nie ma nic. Tam jest jakiś duży camping. Podbiegniemy sobie do niego. Ale nie, on się za bardzo rzuca w oczy. Też od razu mi się rzuci w oczy, więc... Na pewno tutaj nic nie będzie. Nie ma nic. Strasznie to miasto opustoszałe. Cholera, no. A tu, w skrzynce? Nie ma nic. Cholera, przeszukuję i przeszukuję. Nie ma takiej straży pożarnej albo policji? Pewnie jest, tylko gdzie? Nie wiem, co gadać. Bo się tylko rozglądam. Zaraz tutaj stanę na skrzyżowaniu. Biorę kierunek. Tam jest chyba najwięcej domów. Chociaż. Dobra, ciśniemy tu. O, tam jest coś dużego po lewej. Co to jest? Jakaś rezydencja Carringtonów. O, tam sobie chyba pójdę. Tak, tu idę. Jagódki po drodze. Przy okazji. Przeszukamy sobie te samochody dwa jeszcze. Nie, ja tu z sikierą, bo muszę się już teraz bujać. Mam nadzieję, że szybko mi się nie zużyje. No, cholera, nie ma nic. O, zombiak już mnie pewnie przyuważył. Ale my tutaj wejdziemy i zamkniemy drzwi za sobą. No, rezydencja aktralala. O, 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 o. Nine. No nie ma nic, no, jak widzicie. O! Co to? Straszy w tym domu? Czy się mi tylko wydaje? Cholerka, no. Czemu ja nic nie mogę znaleźć? Taki nijaki ten odcinek, nie? Skoro nie mogę nic znaleźć. Tam są drzwi na zewnątrz.
Kurde, chociaż jakąś pleśń w lodówce, żebym znalazł, to by było dobrze. O! Puste butelki. Weźmiemy sobie obydwie. Ja mam je chyba tak przerzucić. Sekunda, zaraz to opanuję. Okej, okay, się okazało, że ja nie mam miejsca, żeby wziąć głupią butelkę. Wiem, że mam wyrzucić animal fat oraz scrap metal. Teraz spróbujemy tą butelkę sobie wziąć. Ta 25, dużo waży. A drugą damy tutaj do t-shirta. T-shirta. Okej, okay, butelki na wodę mam. Ale co z tego, przecież ja i tak jem cały czas te jagódki. Więc za bardzo nie potrzebuję wody. Tu jest jakaś szafka. Oczywiście pusta. To co, to co? Spalarnia Żydów? No okej, okay, teraz to pomieszczenie. Heki, taras. No nic, poza tymi dwutową butelkami chyba nie będę miał, no. Pustymi butelkami, dodajmy. Ktoś je pewnie zostawił, bo mu nie były potrzebne, bo już je miał. A ja się na ochłapy rzuciłem, bo ich nie mam. Tak to najprawdopodobniej musiało wyglądać, co nie? Da się wodę z kibla wziąć? Tu jest jeszcze to pomieszczenie jedno. No i co? I przydałoby się odcinek już kończyć, bo 30 minuta wybija. No dobra, schodzimy na dół. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie teraz? Dziwne, że jakiejś policji nie ma, straży właśnie. Pewnie jest, tylko ja o tym jeszcze nie wiem. Tutaj coś jeszcze mnie ciągnie, tylko nie wiem co. Tam coś jest jeszcze w ogóle? Sorry, wybaczcie. Nie czytaj kawałek, tutaj obadamy. Może tutaj, kurde, ludzie, chociaż nie, bo z tamtej strony jak ktoś przychodzi, to pewnie pierwszy wpada do pierwszego budynku. To ja wpadnę do drugiego. Da się szyby rozwalić? I ha, 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 bora wandalem! Jaka jazda, da się rozwalić ten szyby, spoko. Właśnie, tak sobie będę oznaczał wszystkie budynki, w których byłem. Tak, jasne, bo będę patrzył na szyby. O! Co to jest? Fresh chicken! To są puszki, ale ja ich nie wezmę, bo nie ma miejsca. Coś muszę wyrzucić. Okej, okay, wiecie co? Zrobimy sobie jeszcze strzały. Tak sobie to miejsce zrobimy. O, już trochę miejsca mam więcej. Teraz tak, gaza użyjemy. Ktoś tam strzelał, słyszałem! To wyrzucimy. Słyszałem, że cholera, ktoś strzelał. Gazę przerzucimy tu. Tu już będę miał chyba jedno miejsce, tak? Nie. Flary jeszcze przerzucimy. No co jest? To czemu puszki tutaj nie mogę? I don't, nie wiem. Cholera, cholera, butelka. No i co, i teraz?
Ale drugie to nie wejdzie mi. Co by tu zrobić? Nie wiem, czy jedną butelkę nie wyrzucić. Tak też zrobię. Wrzucimy butelkę, a weźmiemy ten fresh chicken. Okej, obciążony jestem na maksa, ale przeszukamy tu jeszcze kawałek. Co to jest? Multivitamina? Zmieści się? Pewnie, że się zmieści. W tym domu coś jest! To jest super! Czekajcie chwilę. Faktycznie, syn mi teraz podpowiedział, mogę sobie przecież te puszki zjeść. Dzisiaj jak ja nie myślę. Od razu sobie eat. Innym nie dam, a sam wpierdzielę. O tak, człowiek każdego dnia się uczy. No i mam 80, pięknie. Zobaczmy, co tu mamy jeszcze. Kolejna puszka. A czemu nie zjem? I do fula. No i tralala, i to mi pasi. I to mi bardzo pasi. A jeszcze wejdę na górę, zobaczę, co tam jest. O, ktoś tu już próbował barykadować. To tu nie wejdę. Czekajcie, a wskoczę? Nie wskoczę. A jak się rozpa... A tu mogę rozwalić, bo... Nie, chyba nie. A tylko zużyję, kurde, ten, siekierę. No, dupa, 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 dobra, nie idę tam. Okej, wiecie co? Zobaczymy, co będzie w kolejnym odcinku, czy zostaniemy tutaj w domu, czy będziemy to rozbrajać, czy co będziemy robić, ale to w kolejnym odcinku, bo ten odcinek zdecydowanie już za długo trwa i to by było na tyle. Jeśli wam się odcinek podobał, jeśli macie jakieś sugestie, łapka w górę oraz piszcie w komentarzach, to by było na tyle. Do kolejnego odcinka, trzymajcie się plutko, na razie, hop, pa, pa.